Panie Chórowi za śpiewanie tego. Amen. Zaczynamy teraz uroczystość. Drodzy Panie goście, Wysoki Senacie, drodzy pracownicy i studenci Wyższej Szkoły Gospodarki Zarządzania w Krakowie, Wydziału Ekonomii w Mielcu. Serdecznie witam wszystkich Państwa przybyłych dziś na uroczystą inaugurację już 15 roku akademickiego 2013-2014 Wyższej Szkoły Gospodarki Zarządzania w Krakowie, Zamiejscowego Wydziału Ekonomii w Mielcu. Szczególnie gorąco witam założyciela uczelni, pana profesora doktora habilitowanego Andrzeja Pruska. Wielokrotnego rektora Wyższej Szkoły Gospodarki Zarządzania, obecnie prorektora uczelni. Witam serdecznie pana profesora doktora habilitowanego Kazimierza Zieńskiego, wieloletniego dziekana naszej uczelni, a obecnie dziekana Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, co jest dowodem naszej wieloletniej współpracy. Witam serdecznie pana profesora Józefa Salę, wieloletniego pracownika naszej uczelni, a obecnie kierownika Katedry Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, także na Szczecinie wykładem inauguracyjnym w dalszej części uroczystości. Serdeczne słowa powitania kieruję również do kadry naukowej naszej uczelni, profesorów, docentów, wykładowców, lektorów, asystentów, którzy uczelnia prawidłowo funkcjonuje, prowadzi wzorowo proces dydaktyczny, naukowo-badawczy, jak również wszystkim pracownikom administracyjnym. Witam. Dziękuję serdecznie kapłanom za modlitwę w intencji kadry naukowej, pracowników, studentów Wyższej Szkoły Gospodarki Zarządzania wyrażoną poprzez ofiarę mszy świętej. Pragnę powitać w imieniu Senatu i władz rektorskich dostojnych gości. Z wielką przyjemnością witam władze powiatu mieleckiego, którym składam serdeczne podziękowania za umożliwienie kontynuowania misji uczelni wśród młodzieży powiatu mieleckiego. Serdecznie witam pana starostę Andrzeja Gorącza. Uprzejmie witam obecnych na sali burmistrzów, wójtów gmin powiatu mieleckiego, którzy zaszczycili nas swoją obecnością. Witam serdecznie przewodniczącego Rady Powiatu, jak również cały zarząd powiatu mieleckiego. Mam zaszczyt. Chciałbym także serdecznie powitać radnego do Sejmiku Wojewódzkiego w Rzeszowie, pana Zdzisława Nowakowskiego. I chciałem także przede wszystkim tutaj w tym miejscu powitać władze miasta Mielca w osobie pana wiceprezydenta Bogdana Wieńka. Serdecznie witam wszystkich pozostałych założycieli naszej uczelni, dzięki którym ta uczelnia powstała i może się nadal rozwijać. I dziękuję za obecność na dzisiejszej inauguracji. Bardzo cenimy sobie wieloletnią współpracę z dyrekcją oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu, zarządzającą specjalną strefą ekonomiczną Europa Mielec, dzięki której Mielecka specjalna strefa ekonomiczna była przedsięwzięciem pionierskim w skali kraju. Najważniejszy jest jednak fakt, że Europa Mielec stworzyła nowoczesne zaplecze, w którym wykorzystywany jest kapitał intelektualny młodych i zdolnych absolwentów naszej uczelni i regionu. Serdecznie witam przedstawicieli zarządu oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu. Z wielką przyjemnością witam przedstawicieli zarządu PZL Mielec, firmy Kirchhoff, Mielskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, dyrektorów spółek, firm, instytucji mieleckich, które wspierają naszą uczelnię poprzez zatrudnianie naszych studentów i absolwentów, udostępnianie im materiałów do prac dyplomowych oraz przyjmowanie ich na praktyki i staże. Słowa powitania kieruję również do prezesa Sądu Rejonowego w Mielcu, komendantów służb mundurowych w Mielcu, komendantów Straży Pożarnych, Policji i Wojska Polskiego. Serdecznie i szczególnie pragnę powitać naszych kolegów nauczycieli i dyrektorów szkół średnich w Mielcu, którzy współpracują z nami w zakresie kształcenia młodzieży. To dzięki Państwa wcześniejszej pracy możemy kształcić naszych obecnych studentów. Gorące słowa powitania
Powitania kieruję do całej dyrekcji Zespołu Szkół Ekonomicznych, z którymi od wielu lat współpracujemy, kontynuując edukację absolwentów szkoły na naszej uczelni. Całej dyrekcji pragnę podziękować za życzliwość oraz udzielone wsparcie, które znacząco przyczyniły się do sukcesu oraz pozytywnego wizerunku wśród młodzieży studenckiej. I teraz proszę wszystkim Państwa dyrektorom, osobom niewymienionych z nazwiska. Brawo. Witam również każdy tygodnika Corso, portalu, czyli wierzch.pl oraz portalu Kalimielec, dzięki którym właśnie nasza uczelnia w Mielcu znana jest w społeczności akademickiej i studenci mogą różne rzeczy się ciekawych dowiedzieć. W sposób szczególny gorąco witam młodzież akademicką, a zwłaszcza tych studentów, którzy w tym roku akademickim rozpoczynają studia na naszej uczelni. Rozpoczynamy 15 rok akademicki Alma Matris, kolejnego etapu w życiu każdej uczelni, kolejnego etapu pracy i mam nadzieję sukcesów i radości. Miniony rok był 5. rokiem działalności obecnych władz uczelni. Był bardzo ważny z uwagi na wprowadzenie do realizacji działań założonych w przyjętej ustawie o szkolnictwie wyższym. Wchodzimy w okres wciąż spadającego niżu demograficznego. Eksperci oceniają, że za 10 lat liczba studentów w Polsce spadnie o ponad 20%. To bez wątpienia poważne wyzwanie dla uczelni w Polsce oraz sygnał do szczególnie przemyślanych decyzji organizacyjnych i finansowych, opartych o perspektywiczną, dalekowzroczną wizję rozwoju kadry każdej ze szkół wyższych. Wierzę, że mądrze zarządzanie uczelnią dostrzegą w tym okresie trudnym, okresie niżu demograficznego, swoje własne szanse. To czas, gdy musimy w większym stopniu niż dotąd koncentrować się na jakości edukacji i badań naukowych oraz wykorzystać możliwości intensywnej współpracy z innymi ośrodkami naukowymi i zespołami badawczymi. To też czas, w którym uczelnie powinny wypracować ofertę edukacyjną, atrakcyjną dla młodych ludzi, koncentrując się na budowaniu dobrych, partnerskich relacji z ośrodkami akademickimi i podmiotami gospodarczymi. Szanowni Państwo, rok akademicki 2012-2013 uznać należy za dobry dla naszej uczelni. Z satysfakcją informuję, że tegoroczna akcja promocyjna zaowocowała bardzo dobrą reputacją na obecny rok akademicki. Pomimo następującego niżu demograficznego przyjęliśmy ponad 10% więcej studentów niż w roku poprzednim. Nowy rok akademicki w naszej uczelni rozpoczyna w sumie około 250 studentów. Obecnie kształcimy w trzech specjalnościach: ekonomia i zarządzanie firmą, rachunkowość i bankowość oraz ostatnia specjalność, która została stworzona w związku z wieloma sygnałami ze strony zainteresowanych studentów, gospodarka i administracja publiczna. W ofercie jeszcze jest jedna specjalność, która zakończyła w roku poprzednim swoją misję, ale wciąż jest ciesząca się zainteresowaniem: ekonomia i zarządzanie produkcją. W obecnym roku akademickim uruchamiamy studia podyplomowe z zakresu organizacji i zarządzania oświatą oraz zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy. Ponadto w ramach porozumienia z Małopolską Szkołą Wyższą w Brzesku zostaną uruchomione studia podyplomowe w zakresie pedagogiki i pedagogiki specjalnej, a mianowicie zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna oraz diagnoza i terapia pedagogiczna. Ponadto planujemy jeszcze w porozumieniu z Krakowską Szkołą Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie uruchomienie dwusemestralnych studiów menedżerskich typu MBA z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem. Uczelnia obecnie zatrudnia na pełny etat uczelnia, uczelni, wszystkie szkoły. Chciałem może kilka słów refleksji powiedzieć z mojego 45-letniego stażu naukowego. No, jedna trzecia przypadła na Mielec, na stworzone przeze mnie, nie tylko przeze mnie, ale chyba głównie przeze mnie, bez fałszywej skromności, pewną instytucję, która jak widać przetrwała. Ale oczywiście nie byłoby tej instytucji, mimo moich usilnych starań, gdyby nie było poparcia
z jednej strony środowiska miedzieckiego. Tu chciałem na ręce pana prezydenta Binka podziękować władzom miasta i pana Zdzisława też podziękować bardzo za pomoc władzom miasta Mielca, za umożliwienie nam tutaj startu, dobrego startu. Potem trochę sprawy pokomplikowały, ale drugi partner, czyli pan starosta, pomógł nam, że znaleźliśmy lokum i możemy kontynuować tutaj swoją działalność. Muszę powiedzieć, że chociaż ten Mielec jest daleko, bo ja muszę 300 km, znaczy 151, 152 dojeżdżać. Nie jest to takie proste, proszę Państwa. Coraz gorzej zresztą jest, bo ruch się natęża. Jest to kłopotliwe, ale dlaczego tu dojeżdżam ja i moi koledzy? Dlatego, proszę Państwa, że tutaj ta praca daje nam dużo satysfakcji, że młodzież tutaj jest, nawet nie chcę powiedzieć, ale ma tak chyba lepsza niż w Krakowie, która jest bardziej zepsuta i milsza jest. I mam dużo dowodów sympatii od moich absolwentów, i studentów, i absolwentów. Także tutaj z wielką przyjemnością przyjeżdżam. Z drugiej strony chciałbym podziękować również moim kolegom, współpracownikom, bez których, bo uczelnia to musi być duży zespół naukowy. I chcę powiedzieć, że no, ten zespół, też to mówię tak dla tych młodzieży, która tego nie wie, to jest pierwszy garnitur. Ja też nie jestem ostatnim garniturem na uczelni. Dość tam się liczę, dość znacznie będzie garnitur. Ale mamy tak w karczy. Pana prorektora Sokołowskiego, obecnego prorektora Uniwersytetu Ekonomicznego. Mamy pana dziekana Zielińskiego, władającego największym wydziałem. Mamy kilku profesorów. Profesor Sala jedną katedrą, profesor Sokołowski drugą, ja badam trzecią, profesor Zieliński czwartą. Cztery kierowników katedr na uczelni. Także, no i tak samo innych pracowników też. Można by powiedzieć, zresztą ja tak też, jak zakładałem tę uczelnię, to właśnie myślałem, że chcę stworzyć taki mini uniwersytet ekonomiczny w Mielcu. Bo my właściwie, chociaż jesteśmy odrębną instytucją, to właściwie jesteśmy, proszę Państwa, taką, można powiedzieć, filią Uniwersytetu Ekonomicznego. Także tutaj jakość wcale nie jest gorsza niż tego. No oczywiście studenci są różni, są i lepsi, i gorsi, ale ma człowiek satysfakcję z tych dobrych studentów, którzy potem radę sobie dają i w praktyce, i w ogóle w stopniach naukowych i tak dalej. Chciałem podziękować, ale pan profesor przed chwilą był tutaj na mównicy, w związku z tym chciałbym również do tego punktu nawiązać i również przyłączyć się do tych gratulacji, jakie złożył przed chwilą rektor uczelni. Pan profesor powiedział, że 300 km pokonuje dystansu z Krakowa do Mielca. Na pewno nie jest to krótka odległość, ale pan profesor należy do długodystansowców, to chcę powiedzieć. Zarówno patrząc już na te 45 lat pięknego jubileuszu, ale również to, że zawsze profesor stawia cele takie perspektywiczne, długofalowe. To, co przed chwilą sam pan powiedział, że w pana wizji było stworzenie tutaj takiego bardzo mocnego ośrodka. Nie czegoś tymczasowego, ale czegoś, co będzie przez długie, długie lata służyć tej społeczności powiatowej. I tego oczywiście serdecznie profesorowi gratuluję. Zresztą pan profesor zawsze słynie z wielkiego humoru, z dowcipu, z nim można naprawdę no, w sposób taki radosny omawiać różne problemy. Zawsze jest uśmiech i taka otwartość. I to na pewno pana profesora Andrzeja Pruska bardzo pozytywnie wyróżnia. Ja myślę, panie profesorze, nie myślę, jestem przekonany, że to, co pan uczynił dla naszej powiatowej małej ojczyzny jako człowiek z Krakowa, jest czymś, co stawia pana na równi z największymi tutaj mielczanami. Mówię o tych ludziach, którzy swoim życiem, swoim dorobkiem wnieśli olbrzymi wkład w rozwój naszej lokalnej wspólnoty. A to dzisiaj trzeba panu serdecznie pogratulować i podziękować, że tak pan pokochał ten teren, Mielec,
tą młodzież, o której Pan powiedział, że jest dużo lepsza i się zgadzam z Panem niż gdziekolwiek. Trzeba z nią pracować, trzeba dobrych przykładów i myślę, że o przyszłość powinniśmy być spokojni. Myślę, że nie powiedział Pan ostatniego słowa, że znając Pana żywotność i to, że Pan jest tym długodystansowcem, to jeszcze tutaj Pan zaskoczy nas niejednokrotnie pomysłem i pomocą temu wspaniałemu zespołowi, który Pan tworzył, no bo Pan jest skromnym człowiekiem i Pan powiedział, że zawdzięcza tutaj ta uczelnia zespołem. Ktoś tworzy ten zespół, ktoś nadaje jemu ton, ktoś stawia na ludzi, ukierunkowuje ich, sugeruje pewne rzeczy i potem są z tego efekty. A więc tutaj należą się Panu szczere gratulacje, najlepsze życzenia, dobrego zdrowia, pięknych dalszych osiągnięć w pracy dydaktycznej, naukowej i takie głębokie przekonanie, że Pan będzie tutaj dalej z nami i będzie Pan tą wspólnotę naszą powiatową razem z tym wspaniałym zespołem stworzonym przez Pana rozwijał ku satysfakcji i władz samorządowych powiatu i miasta, jak również z korzyścią dla wszystkich mieszkańców naszego powiatu, naszej gospodarki tej lokalnej i regionalnej. Wszystko najlepszego, panie profesorze, tak trzymać w nas Pan zawsze ma przyjaciół, bo służymy dobrej sprawie. Jak jest dobra sprawa, to musi mieć oczywiście te strony, które współpracują. List gratulacyjny od Was powiatu i kwiaty wszystkiego najlepszego, panie Andrzeju. Panie Andrzeju, to fajne chłopaki. To wiem. Szanowni Państwo, zdaje się, to jest trudno przebić. My już nic nie powiemy poza tylko jednymi słowami, serdecznymi gratulacjami, panie profesorze, za współpracę. Współtworzyliśmy tę uczelnię. Bardzo się cieszę, że rozwija się 250 studentów. Taka rekrutacja to jest na dzisiejsze trudne czasy, jest to świetna rekrutacja. Przede wszystkim życzę studentom i panu profesorze i wszystkim pracownikom naukowym tej uczelni wielu satysfakcji z tego, co naukowcy tej uczelni robią. Natomiast studentów zachęcam do ciężkiej pracy, bo nawet jeśli będziecie mieli najlepszych naukowców, jeśli nie włożycie stosownego wysiłku do tego wszystkiego, to nic z tego nie będzie. Zatem życzę Wam wielu, wielu satysfakcji z tego, że jesteście studentami tej uczelni. Wszystkiego dobrego, profesorze. Bardzo proszę mnie pokazać, co się ma. Poproszę prawo rękę podnieść do góry. Ja będę pragnął, bym to zczytał. Państwo macie również tekst przed sobą, że będziecie za mną powtarzać. Ślubowanie. Podejmując studia w Wyższej Szkole Gospodarki i Zarządzania w Krakowie, zamiejscowy Wydział Ekonomii w Mielcu. Proszę, powtarzamy. Uroczyście ślubuję. Zdobywać wiedzę i praktyczne umiejętności działania w warunkach rynkowych. Zdobywać wiedzę i praktyczne umiejętności działania w warunkach rynkowych. Dla dobra i rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej. Dla dobra i rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej. Dbać o godność studenta. I dobrą reputację swojej uczelni. I dobrą reputację swojej uczelni. Szanować pracowników uczelni. Szanować pracowników uczelni. Oraz przestrzegać zasad współżycia studenckiego. Oraz przestrzegać zasad współżycia studenckiego. Przestrzegać przepisów regulujących funkcjonowanie uczelni. Przestrzegać przepisów regulujących funkcjonowanie uczelni. Dziękuję bardzo, proszę pana.